Cześć, witajcie. Liza co dopiero wstała. Śpioch pieroński. Ty śpiochu. A ja co? Ja się zabieram za dokończenie tego nawożenia ozimin. Już kiedyś sobie wywiozłem trochę. Zostało mi tam kilka działek do dokończenia. Także co, lejemy sobie teraz RSM. Ja mam taki sposób, po prostu wziąłem sobie taką pompę. Kurczę, wam pokażę nawet. Taką jakąś najtańszą ze sklepu. Za tam chyba 200 zł. Rura stawna. I tutaj sobie lejemy. I what cała filozofia. No i co, powiem wam, że spodobał mi się ten sposób, tym RSM-em. Bo raz, że tańsze, nie wiadomo jak to później będzie, czy po prostu firmy jak zwęszą w tym interes, że chłopy się na to przerzucają, czy powiedzmy nie podniosą cen na to. Tak prawdopodobnie będzie, jak każdy się na to rzuci. No niemniej jednak na obecną chwilę mi się to spodobało i zamierzam to kontynuować, to nawożenie tym RSM-em. Chociaż jeszcze zobaczymy, jakie będą efekty. No na razie mi się spodobała sama technika. Sama technika tego nawożenia. Także co, czekam jeszcze chwilę, aż te rośliny trochę obeschną. Słucham. Gdzie są te rury, które były tu wczoraj? Nie ma rur. Przecież były tu. No ale już nie ma. A gdzie są? I poczekam, aż te rośliny trochę obeschną i widzimy się na polu. Dobra, słuchajcie, ktoś powie, że się czepiam, ale tego sobie nie mogę darować. Zobaczcie, jak proste rzeczy potrafią człowieka irytować. Chcemy jedną ręką zamknąć klapę. I nie da się, no kurde, powiem wam, kupę kasy. Kasy sprzęt kosztuje, no nie potrafią powiedzmy przypiąć tych kabli, powiedzmy tu jakiegoś zrobić uchwytu. Masakra. Masakra. Dało się. I zobaczcie, wiosna idzie. Dobra, jedziemy rozlać ten RSM. Zaczniemy sobie od takiego tutaj najbliżej kawałka. No i co, włączamy ten. Prosiliście, żebym wam pokazał właśnie, jak tam to chodzi. Ten sterownik. Może ściągniemy ten folię, będzie lepiej widać. Mam plany jakieś 500 litrów. Także jedziemy w pole. Zaraz wam pokazuję, jak to tam się wszystko odbywa.
No i dobra, teraz tak. Miałem wam to nagrywać, ale w końcu tak na szybko to zrobiłem, nie miałem czasu. Wymieniłem sobie te wkładki tutaj, te plastikowe. To jest od tego układu podnoszenia i opuszczania szybkiego. To się tam powycierało. Uczyniłem teraz tutaj tych starych. Ale co, te plastiki się po prostu powycierały, bo to między sobą pracuje. I już to po prostu nie trzymało, wyskakiwało samo. Dlatego co, kupiłem sobie te same wkładki. Jest to problem trochę założyć, bo tam trzeba się trochę nagimnastykować, żeby to wkręcić. Ale wszystko idzie ogarnąć. Te plastiki kosztują jakieś tam grosze, nie wiem, 20 zł. Także nie jest to duży koszt. No i co, tutaj jak widzicie, mam układ zabezpieczania. Jedną ręką się da. Hydrauliki, żeby po prostu działała na przepływie. No tak, to po najmniejszej linii oporu zrobiłem, bez żadnej ingerencji. Tutaj śruba już była, dlatego dałem sobie tylko kawałek łańcucha, taką tą i nawet się to sprawdza. Można sobie wypiąć, zapiąć. Także tak to ogrodnik wykombinował. No i tak, jak mam tutaj już zabezpieczoną hydraulikę. Aha, i jeszcze jedna sprawa. Powiedzcie mi, pytanie do użytkowników właśnie tego pryskiwacza. Czy też macie problem z wpięciem wtyczek, powiedzmy po odpięciu? Ja zawsze muszę ciśnienie spuszczać z tego, po prostu przez uderzenie wtyczką albo zluzowanie węża, bo po prostu się robi w tych wężach ciśnienie. Nie wiem skąd, zawsze też staram się po prostu zgasić silnik, luzować, ale to jakoś nic nie daje. I tak tam jakieś ciśnienie zostaje i zawsze jest ten problem przy podłączaniu podobnym. Wiem, że tam Pawnic, Paweł z kanału Pawnic, chyba tak, dobrze mówię? Chyba też miał z tym problem. Muszę tam właśnie cofnąć się do jego filmów i zobaczyć jak on to rozwiązał. O co to tam chodziło. No i co, jak już mamy to podłączone, tą hydraulikę zablokowaną, to po prostu tylko tymi sobie opuszczamy i nam się rozkładają ramiona. Trochę to długo schodzi, ale lepiej, żeby tak w sumie wolniej szło, niż żeby tam, powiedzmy, później coś trzaskało czy coś. Lepiej niech to się tak w miarę rozkłada. Dobra, no i co, tu sobie możemy podnieść. Aha, i co jeszcze? Muszę zgłosić na serwis. Przy maksymalnym podniesieniu się tam lubi zaciąć czasem. Po prostu nie opada mi belka. Chyba, że to się już wytarło, zobaczymy. Widzicie? Luzujemy siłownik. A belka dalej stoi. Czekaj, może tak. Odblokujemy, może jak nią pokręcimy, to się... To spadnie sama. O, widzicie? Dobra, luzuje się. Okej. Dobra. Może to się wytrze, może to jest kwestia nasmarowania. Nie wiem, muszę teraz spojrzeć na to. Dobra. Jeszcze sobie opuścimy. No i dobra. Także co, opryskiwacz mamy przygotowany. Teraz co? Tak wam wstępnie tylko powiem, bo też tam niewiele jeszcze tym przepracowałem. Czyli zaczynamy nowa praca. Kontynuować bez zapisania, tak. Rozpoczęcie dozowania. Dozowanie. I tu sobie ustawiamy dawkę. Powiedzmy, damy sobie na. Jakby to przejść. Tyk. Tyk, tyk. Dobra. Minus 200 litrów na hektar. Ok. Dysza niebieska i rozpoczęcie pracy. Mógłby ten ekran być dotykowy,
tak to przerzucanie tym to tak jest trochę nie bardzo. No i co, daje nam komendę jechać. Ja tutaj gdzieś ustawię kamerę. Nie wiem, może tutaj. Nie wiem za bardzo gdzie tej kamery dać. Żebym po prostu miał rękę wolną. No dobra, spróbujemy tak jedną ręką. Muszę sobie wcofać do rogu. Dobra, niech by było. No i co? Sekcje mamy otwarte, teraz tylko włączamy tym oprysk. Dobra, coś się leje. I jedziemy. Teraz nas pyta, czy zaznaczyć punkt A. Ale ja na razie nie chcę zaznaczać, bo jak gdyby powiedział, jak zaznaczymy punkt A, to on nam od tej linii wyznaczy po prostu później ścieżki, jak mają iść. No i co, już nam się rozlewa. I teraz sobie tylko jadę wzdłuż granicy. Aha, jeszcze można zaznaczyć chyba. Tylko też jeszcze nie doszedłem do tego, od której strony jest skraj pola i wtedy nam powiedzmy przy nawrotach jak gdyby nie wychodzi poza obrys pola, jak sobie powiedzmy objedziemy dookoła. Ale tak jak mówię, ja się dopiero uczę tego. Także jak macie jakieś tam ciekawe rady odnośnie obsługi tego sterownika, to jak najbardziej mi tam podrzucajcie jakieś patenty. Już sobie raz jechałem, ale to tam miałem tylko takie resztki. W zasadzie tylko nawet niepełny przejazd sobie przejechałem. A teraz dopiero zrobimy tak na bogato. Coś ta jedna dysza mi tam widzę nie... O, końcówka też nie leje. Kurde, trzeba będzie zobaczyć, o co tam chodzi. Dobra. Dobra, tu i tak będzie nakładka, także to nie jest problem, ale tu się muszę zatrzymać i zobaczyć, o co to chodzi. No i co, jak dojeżdżamy, no to sobie po prostu tym wyłączam, robię poprzeczniaka i automatycznie jak wyłączymy, no to jak widzicie, nie rysuje nam już linii. Dobra, jeszcze sobie tam przejdziemy i tam sobie to zreperujemy. Widzicie, jak mamy nakładkę, to też nam rysuje po prostu tą nakładkę. A jak nakładka przekracza wartość jednej sekcji, to nam po prostu wyłącza tą sekcję automatycznie. I tak sprawa wygląda. Dobra. Nawracam tutaj, naprawiam tą dyszę zatkaną i działamy dalej. No i dobra. Kurczę. Jakieś opiłki wleciały w dyszę. Niby się leje, ale tam jeszcze trochę zostało w tej dyszy. No nic, zobaczymy. Pewnie trzeba będzie dyszę wymienić, bo tam nie mogłem tego wydubać, tego piłku. Także taka sytuacja. Musiałem zostać w rurze, bo
nie ma innej możliwości, bo mam zawory tutaj, te zaczepy, zawory, filtry sekcyjne, także niemożliwe, żeby gdzieś indziej przepłynęły. No i co? Jak mamy, powiedzmy, o kurde, miękko. Jak mamy prostą linię, to sobie, powiedzmy, zaznaczamy A i już od tej linii nam będzie jak gdyby robił ścieżki. I w zasadzie nic nas więcej nie obchodzi, on sobie już tam sam trzyma tą zadaną dawkę. Jeśli tylko potrafi to zrobić, powiedzmy, ciśnieniem. A jeśli nie, no to nas prosi, żebyśmy tam albo zwolnili, albo no, że jest niewystarczające natężenie przepływu i żeby zwolnić. Tyle zdążyłem zauważyć po tych pierwszych godzinach pracy. I jak dojeżdżamy do końca tej najdłuższej linii, to po prostu sobie zaznaczamy punkt B. Im dłuższa ta linia, tym większa dokładność. Dobra, jedną ręką to robi. Dobra, i teraz poprzeczniak. Dobra. I tu już mamy ten przejazd, co zaczęliśmy. Czyli objechaliśmy sobie pole dookoła i teraz będziemy jechać już. Widzicie, jak odłącza właśnie te zęby, to są takie właśnie, powiedzmy, odłączenia. Czyli nakładka i teraz co? Teraz, powiedzmy sobie, celujemy. Dobra, jeszcze kawałek. Celujemy sobie, powiedzmy, w tą ścieżkę. Możemy sobie już włączyć oprysk, on inak nam się nie włączy. No i teraz trzymamy się po prostu tej linii ścieżki. I te pomarańczowe punkty to są po prostu nakładki, jakie robi nam opryskiwacz. Czyli ta jedna sekcja jest, powiedzmy, nałożona. Ale o, teraz już się skończyła nakładka, no i nam wyłączył. I musimy po prostu sobie celować teraz tą strzałką w tą linię. Ja zawsze obserwuję, tą linię, bo jak gdyby patrzenie na te u góry takie znaczniki, to jest, jak gdyby powiedzieć, mniej precyzyjne. Natomiast jak się w miarę jest koncentrowanym na tej linii, to w miarę to wychodzi w miarę dobrze. Tu już na przykład zobaczcie, wcześniej jechałem chyba, no i w miarę się te ślady pokrywają, no także chyba nie jest źle z tym prowadzeniem. Kurde, mokro, panowie, mokro. I panie. Także tak to wygląda. Teraz tak, gdybyśmy sobie objechali, powiedzmy, zaznaczyli obrys pola, to w zasadzie nie musielibyśmy wyłączać tego przycisku, tylko on by nam się sam wyłączył.
Ale co, ja tego nie zrobiłem i teraz zobaczcie, jaka jest sytuacja. Jeśli teraz się odłączyło, wszystko fajnie, ale jeśli byśmy wyjechali poza obrys jedną lancą, dobra, tu sobie wjedziemy, trochę przejechało, widzicie? Wyjechaliśmy poza obrys i on nam już pryska jak gdyby po zewnętrznej. No i dobra, jedziemy sobie teraz tutaj. Widzę, nawet jest ścieżka stara, jak wracałem pewnie. Także sobie pojedziemy ścieżką. Nie mam jeszcze takiej wprawy w tym, także no nie śmiejcie się tutaj ze mnie. Ale chciałem wam pokazać po prostu, o co to chodzi, bo tam też dużo osób pytało, czy warto, powiedzmy, to brać. Ja uznałem, że warto, bo tak jak mówiłem na ostatnim materiale. No i dobra. Tu mamy wszystko opryskane. Czekaj, aha, jeszcze tutaj mi zostało to. To jest mylące, że on przy cofaniu odwraca obraz. Trzeba po prostu trochę zawsze ruszyć i on dopiero się odwróci nam. Czyli musimy w tą ścieżkę trafić. Dobra, przejdziemy sobie na tą ścieżkę. Dwójeczka i jedziemy. O, coś mi tam ściągnęło. Chodzi, czy jest pole równe, czy nie? Powiem wam, że fajne, bo nie trzeba myśleć tak o tym za bardzo. Dużo rzeczy robi za nas po prostu ten komputer. Można się bardziej skupić na jeździe. Dobra, tu też tam zostało z 2 metry. Także trzeba będzie zacząć nową ścieżkę. Dobra, przejdziemy tak. O. Tak, jedna sekcja jest teraz włączona. Ostatni przejazd.
mała mija. Czyli dużo zależy od naszej precyzji, powiedzmy, prowadzenia, jak to tam nam się będzie rozkładał ten oprys, czy zrobimy jakieś omijaki, czy nie. A jak dla mnie to jest wystarczające rozwiązanie. No i koniec. Także co, tak to wygląda. Myślę, że tam nakreśliłem wam jakieś tam nakreśliłem wam jakoś tam wstępnie ten temat. Jak się coś tam nauczę jeszcze tego bardziej obsługiwać, no to oczywiście wam jeszcze coś tam może nagram. Także co, no i co, mamy tutaj mamy powierzchnię opryskaną, hektar 70, no czyli wstępnie jakoś by się tam zgadzało. Pole ma hektar 80, ale tam jeszcze krzaków trochę jest, tak żeby się to w miarę zgadzało. No i co, tutaj możemy sobie jeszcze te funkcje właśnie, możemy sobie powiedzmy znaki jakieś zaznaczać, że powiedzmy gdzie skończyliśmy wczorajszego dnia oprysk. Moment, gdzieś jeszcze było ten zbiornik i tu mamy, gdybyśmy sobie wprowadzili na początku ile mamy litrów w zbiorniku, to tu by nam się pokazało ile powiedzmy nam zostało wody. Ja tego nie zrobiłem i teraz tu mam 0. Okej, dobra, także co, taka krótka prezentacja, jak to tam działa w praktyce, jak się to sprawdza. Widzieliście, pole było takie w sam raz na takie prezentacje, bo praktycznie miało tylko jedną stronę równą, a reszta to było takie wywijasy. Gdzieś tu były jeszcze podglądy, tu są co, alarmy, nie ma żadnych alarmów. Gdzie to było? Dobra, jak się nauczę, to wam pokażę. Także co, tyle na razie. Idę pryskać dalej. I co, do następnego. Cześć. Jak macie gdzieś pola koło lasu, to może być problem z sygnałem. Co, jechałem drogą i tak się złożyło, że miałem włączony właśnie ten GPS. No i zobaczcie, od razu zgubił zasięg po wjechaniu, powiedzmy, no w las, można powiedzieć, to jest las, ale co, teraz sobie przejedziemy powiedzmy z krajem lasu i zobaczymy, czy złapie. Co prawda jak jedziecie opryskiwaczem, to zawsze tam przynajmniej te 7,5 metra od... no i faktycznie, czyli w zasadzie nie powinno być problemu. Bo jak jedziemy na przykład nawet koło lasu, to zawsze te 7,5 metra od jak gdyby granicy, czyli coś tak jak nawet dalej jak teraz, no i już łapie, także w zasadzie nie powinno być z tym problemu. No i dobra, wypryskane. Jeszcze wam chciałem pokazać patent na wypadającego węża z opryskiwacza. Dwa kolanka, zaworek, wtyczka i powiem wam, że spokój. Oczywiście można zrobić to w większej skali,
bo to można, wiecie, to jest dobre do nalewania, powiedzmy, zbiornika do płukania, a nie do opryskiwacza. No niemniej jednak chodzi o zasadę, czyli zwykłe U i mamy problem z wężem rozwiązany. Posłuchajmy sobie jeszcze zrobić taką stację do napełniania tego opryskiwacza. Dawniej miałem to zrobione, tylko musiałem to rozebrać. Po prostu postawiłem sobie tak gdzieś wyżej dwa mauzery, tysiączki, połączyłem je szeregowo i grubą rurę z grubym zaworem, po prostu, żeby z góry tam wchodziła do opryskiwacza. I powiem wam, że nie widzę nic lepszego. I do tych zbiorników oczywiście się woda lała jak gdyby cały czas. I poza tym to działało na zasadzie takiego bufora, czyli mieliśmy cały czas w miarę tam, no jak na moje warunki, no to tam w miarę odstaną wodę. Ja tam też nie pryskałem setkami tysięcy dziennie, tylko tam opryskiwacz, dwa opryskiwacze dziennie, także ta woda zawsze była ogrzana i odstana. I nawet się to fajnie sprawdzało. Trzeba będzie coś takiego samego wykombinować teraz. Dobra, myjemy. Myjemy, później co? Odpinamy ten opryskiwacz i odpinamy rozsiewacz. Dalej. No i dobra. Rozsiewacz założony. Nie chce mi się iść po ostrówka. Spróbuję sobie koparką, jak to będzie szło ładować te nawozy.
No i co, powiem wam, że fajny sposób. Wydaje mi się, że lepiej niż ostrówkiem. Przynajmniej tak bardziej precyzyjnie to możemy zrobić. Gdyby jeszcze mieć wyczucie trochę w tej koparce. No i co, jedziemy w pole. No i dobra, jedziemy z nawozami. Tylko co, zapomniałem sobie, że tutaj ta nawigacja nie działa przy bez opryskiwacza. Trzeba podłączyć po prostu taki kabel. On jest w zestawie, tylko ja sobie zapomniałem w ogóle o tym. I co? I lipa, tak trzeba dać siać dalej na oko. Tak jak przedtem. Ale damy radę.